Uwaga, 3, 2, 1, jazda! Cześć, tutaj jest Paweł Roman, to jest DOP. Tutaj definicja, co oznacza DOP. A ja nazywam się Marcin Lipski, nie wiem co tu robię. Dobra, poproszę komendy. Kamera, scena czwarta, ujęcie 12. O, fenomenalne. Nie, nie powtarzałem. A przed nami wielkie widowisko i fantastyczne, ponieważ jest to film superbohaterski, w którym dzieje się akcja bardzo niespodziewana. Mam nadzieję, że to będzie też świetna zabawa dla Was. Dla nas jest już teraz. Cześć, nazywam się Rafał Karaś, mam przyjemność być kierownikiem produkcji na dzisiejszym planie zdjęciowym do filmu pod tytułem Zapał. Chciałem Wam pokazać mniej więcej, jak wygląda dzisiejszy plan zdjęciowy, więc zrobimy sobie taką małą wycieczkę. Tutaj ogólnie jest taki mały bufecik, to jest Zuza, która jest scenografką, tak. A tutaj sobie tak po cichutku skromnie siedzi Sylwia, która jest aktorką. Właśnie idzie Ania, charakterystka, oraz Marcin, który jest głównym producentem oraz główną postacią tego filmu. To chodźmy zobaczyć teraz ten faktyczny plan zdjęciowy. Kręcimy na lokacji w klubie towarzyskim Komitet. Mamy do dyspozycji tak naprawdę cały klub, jak widzimy tutaj jest bardzo fajnie kolorowo. Akurat dzisiaj kręcimy sceny w toalecie. Nie tutaj, a w toalecie, więc przejdźmy sobie, zobaczmy jak wygląda to źródło filmu. Tutaj mamy jeszcze Karola, który również jest aktorem, który również czeka. Dokładnie. A tutaj mamy jakby całą, jakby większą część ekipy. O, lepiej! Nie, no lepiej jest. Tak, tak. No, ale mi się wydaje, że to jest jeszcze do pocięcia. I ty też za ostatnim. Ja też jestem za ostatnim. No to ja też. Słuchajcie, 3 do 1. Dobra, to, czyli ja zrobię tak, że przymrużę je, będzie... I otwarcie. Dobra, to lećmy. To jest reżyser, Michał Michalski. Jestem podjarany pierwszymi ujęciami i Romanu Fantobie. 3, 2, 1, gida! Tylko się nie załatwiliście, bo tak dobrze wam poszło? To dużo powiedzia. Gida ułożył całą choreografię. Grali to, wysłali do mnie. No, tak to sobie wyobrażałem mniej więcej. Scena czwarta, ujęcie 15. I ten stół. Ej, ubrania mi pogniecisz! Ryj ci zaraz pogniotę. Cios na rękę. Cięcie! Dobre! A sprzęt jakby na tą etiudę. Rafał mógłby dużo o nim powiedzieć. Kręcimy na Redzie Gemini, na szkłach anamorfotycznych, kowach. Robimy reklamę Aperture'owi. Potrzebuję jeszcze większej. Trzeba zblendować. Światło. Kręć, zaraz coś nie wyjdzie. To jest startole i będzie ha, ha, ha. No tak, jak wszystko, nie? That's my life. Patrz, tutaj będzie stał żar. No tak. Żar odbity od blendy i jeszcze przez dyfuzję przepuszczony. Okej. Witam Was po raz kolejny z planu zdjęciowego do filmu Zapał. Teraz przenieśliśmy się na zewnątrz, jest troszeczkę zimno, ale w sumie daje radę, ponieważ wspiera nas w środku energia. Tutaj jest Marcin, który gra praktycznie w każdej scenie. Tutaj nie gram, to jest jedyna, w której nie gra. To jest jedyna, w której nie gra, dlatego jest najlepsza. Nie, żartowałem. dlatego jest na zewnątrz. Tak, żeby to inni aktorzy marzli. Tak, jest bardzo fajnie, radośnie, humory dopisują, ale dopiero pierwszy dzień, zobaczymy jak będzie za 3 dni, więc... Jak tylko się natrzymam go w tej pozycji, zupełnie pod żadne ujęcie, to go postawię, o! Je! W sumie je, to jest ono, krzesło. Scena szósta, tej 27. Daj ten telefon. Dobra. Okej, dobra. Uwaga! 3, 2, 1, akcja! Trzy, dwa, jeden. Cięcie! A, nie dogadaliśmy się. Jesteśmy w trakcie drugiego dnia zdjęć do filmu Zapał. Film opowiada w ogóle, bo to trzeba też nadmienić, historię polskiego superbohatera, który...
ma swoją imprezę urodzinową i w trakcie tej imprezy urodzinowej jego nemezis przychodzi i zaczyna robić rozpierduchę. Więcej nie będę zdradzał, żebyście zobaczyli film. Dzisiaj kręcimy scenę ze statystami. Mamy bardzo dużo dobrych dusz, które nam pomagają i które sprawiają, że ten świat będzie bardziej realny i taki bardziej do uwierzenia. Michał, chodź, pewnie chcesz coś powiedzieć, chodź. Strasznie lubię grać w cywilizację szóstką, ostatnio się no. Także jakby coś było niedociągnięte na planie, to cisnąłem strategię. Także moja wina. Chciałbym przedstawić resztę aktorów. Tutaj mamy Agatę, tutaj mamy Julię, tam mamy Karola i Sylwię. I będziemy teraz kręcić longa, czyli ujęcie longshotem, longshotowe, czasami mastershot. Właśnie różnica między longshotem a mastershotem jest taka, że w mastershotie chyba można uciąć, znaczy schować. Czyli mastershota kręcimy teraz. Jak? A wiecie, że mamy film do nagrania? A, dobrze, no to wracamy później! Na tym momencie gramy przez cały ten okres zainteresowanych i lekko zestresowanych, bo to jest nowa sytuacja i coś tu się nie zgadza, oni są dość groźni, więc zaczynamy się bać. Na szczęście jest z nami zapał, więc jeszcze nie panikujemy. Po kwestii... Czekaj. Nazywasz się Pan Zło, śmiejemy się z niego, bo to głupie imię. Jeżeli mi ktoś nie wierzy, to mogę się o to bić, to jest głupie imię. W momencie, gdy Krzysiek mówi, albo ten, Wilsrewin, spoglądacie w stronę Krzyśka i nic nie ruszacie buziami. Mikołaj, odsuń się, wiesz, nie wiadomo, co się może tutaj stać. Co to było? Nie do zawsze. No i jak to wygląda? Dość tego. Szykuj się na chłostę. Dobra. Wait. What? I've come to take away your power. No. Before that. Get ready to be whipped. Seriously. Zastanawiacie się pewnie, dlaczego mówiłem po angielsku w polskim filmie. Też się zastanawiam. Oh well, Mr. Schmetterling. Music! Uwaga, robimy MacGyvera. Zaraz zobaczycie, jak zostać uderzonym o tę metalową konstrukcję. Właśnie mam taki ogon, tu mam. Tu mam poduszkę. Zostanę wepchnięty na... I ten paseczek. Coś tam, i to zostanie pociągnięte. I będę grał dalej. I tak robili w Marvelu, więc my też tak robimy. Bardziej. Witam na naszym planie. Tu się dzieją rzeczy niesamowite. Są dziwni ludzie. Patrzą na mnie z góry. Wynieście go. Walczy. O, to jest Mr. Evil. Chcecie się zmęczyć przed wejściem w ujęcie? Chcesz, żebyśmy się zmęczyli przed wejściem w ujęcie? Ja myślę, że w naszym wieku... Jak na świecie jestem zmęczony, wiesz, nie? Tylko, że jak się przewrócimy, to pociągniesz... Właśnie nagrywamy scenę, w której gościnnie biorą udział grupa filmowa Darwin, czyli Marek i Janek. Mają krótki epizod, który teraz zobaczycie. Łącz! Kamera w zapisie. Scena piąta, ujęcie 49. No, nie. My to przepraszamy w ogóle, jaka pomyłka. Ty to w ogóle nie jest nasz szef! No pewnie, my nie. My przepraszamy w ogóle.
Janek zepsuł kostium. Tylko przyszedł i zepsuł kostium. Ej, słyszałem! Nie, nie, super, super, super. Dziękujemy, pa! Dziękujemy, pa! Na razie. Jeżeli lubisz zapałki, to zjedz zapałki. No jakby to było bardzo inteligentne. No nie. To było świetne. Dobra, raz, dwa, trzy. Bądź super bohaterem z zapałem! Cięcie! Bardzo proszę, dźwiękowiec. Proszę częstować. Nawet o mnie nie chodzi, jaki smutek. Nie dostanę jajka. No bardzo dziękuję. Madzi, bardzo dziękuję. Piąteczka. Mieszam się. Super. Dobra, zabieram was. Dobrze, poczekajcie. Jesteśmy, o właśnie kończymy przerwę, więc szybko powiem. Jesteśmy w trakcie ostatniego dnia nagrań, jest to czwarty dzień. Właśnie pierwsi aktorzy zeszli z planu, znaczy w sensie zostało im podziękowaliśmy im brawami. Teraz kręciliśmy pierwszą scenę w filmie, jakby czwartego dnia kręciliśmy pierwszą scenę w filmie. Mało zostało, jesteśmy na finiszu, musimy się teraz spiąć i robić wszystko, ale chyba wszystko wyjdzie. Ujęcie z pomocą statystów, które potrzebowaliśmy do stworzenia zapał, za co bardzo serdecznie dziękujemy. Nas czeka jeszcze jedno ujęcie z dwójką aktorów tam na dole do skończenia pracy. Wam naprawdę serdecznie dziękujemy. Tak? Co? Mamy to! Szybciutko, ale ostatnie brawa jeszcze dla naszych drugich głównych aktorów. Marcin Lipski, Karol Lelek, Sylwia Raczu oraz dla całej ekipy, która zrobiła ten film! Wielkie brawa dla Michała Michalskiego! Właśnie zakończyliśmy zdjęcie do krótkometrażowego filmu pod tytułem Zapał. Premiera już niedługo. Chciałbyś się zająć naszym PR-em może? Wszystkie całej ekipie Buziaki serdecznie dziękuję, że mnie wzięliście do tego projektu. Trzymajcie się. Warto pomagać. Pomagajmy razem tworzyć tak cudowne etiudy. Nie tylko studenckie, ale każdy film. Bo tak rodzi się pasja i tak tworzy się sztuka. A ja powiem jedno. Evil's Revenge.